Natomiast co do Smoleńska, no jak pan wie na pewno, to niech mi pan powie, bo jeszcze nikt mi nie powiedział, co się na pewno zdarzyło. Nawet pan Jarosław Kaczyński z takim ostentacyjnym brakiem zainteresowania potraktował raport pana Antoniego Macierewicza, który też wie na pewno. Ale ja przypadkowo, wie pan, trochę na ten temat wiem, na temat metody badawczej tej Komisji Smoleńskiej. Otóż powiedział mi o tym pan Polak, inżynier mieszkający w Kanadzie, który jest specjalistą od badania wypadków lotniczych. No i po katastrofie smoleńskiej on miał zostać przewodniczącym tej komisji pana ministra Macierewicza, ale dostał zawału serca i w związku z tym nie mógł objąć tego stanowiska. Natomiast opowiadał mi, że pan profesor Nowaczyk, który w tej komisji brał udział, zwrócił się do niego z taką prośbą, żeby, ponieważ oni nie mają pojęcia, jak się do tego zabrać, badania tej katastrofy, żeby on im takie godzina po godzinie taki konspekt zrobił, co oni mają robić. I on spełnił tę prośbę, dostarczył im taki konspekt, ale jak się wkrótce zorientował, że oni całkiem inaczej to robią, w ogóle tak spod dużego palca. No i to już przestał się tym interesować. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, rozmawiałem będąc w Sydney w Australii z panem profesorem Szuladzińskim, który brał udział w pracach tej komisji. On nie chciał mi nic, żadnych szczegółów zdradzać, natomiast mi powiedział, że pan Antoni Macierewicz ma skłonność do nadinterpretacji. To dokładnie mi tak powiedział, ja to powtarzam. Więc to, jak pan wie coś na pewno, to bardzo jestem ciekaw, co pan wie. Po drugie, no, austriacka dziennikarka 10 powiada pan powodów, kto miał motyw i kto mógł tego dokonać, to ja mogę i 20 takich powodów podać. Ale to nie znaczy, że wszystkie 20 są prawdziwe. Także niech się pan nie gniewa, ale co niby mam, powiada pan, nic nie kojarzy, a co mam kojarzyć? Ja się chętnie dowiem, co się naprawdę stało w Smoleńsku, a nie chciałbym się powoływać na jakieś austriackie dziennikarki, bo to mówię, sam bym wymyślił 20 powodów.